Siemano ludziska, witam was, Rysiu, w The Walking Deadzie, epizodzie dwójce, kontynuujemy naszą grę, gdzie skończyliśmy z... co się kryje przed tajemniczymi drzwiami, o, no, trzeba się otworzyć, odkryć całą prawdę, dobra, więc jesteśmy w akcji, let's go do naszego generation. Dawno nie grałem w The Walking Dead, 2-3 dni już. Trzeba było sobie, mówię, trzeba pograć trochę, nie? Dobra, trzeba odwrócić jego uwagę. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus I had my boys to help out. I couldn't do it. Serio? Ach, ta miłość, kurwa. Ja bym się zaprzyjął. Okej. Czyli cel? Znaleźć śrubokręt. Okej. Kurwa. Myślicie, że będzie to śrubokręt dla mnie? Jasne, kurwa. Śrubokrętu nie ma. Spoko. Nie, w sumie chyba mogę. A, to jest uniwersalny, zapomniałem. No i pasuje. I po raz pierwszy. Ow, damn it! Thing is moving fast. Ow, damn it! Thing is moving fast. To jest kurwa szybokę włóż. Ow, damn it! Fuck! Dobra. Aha. W sumie mam pomysła. Może teraz już wyłączymy po prostu i tyle. No gdzie? Ojoj, zepsuło się. Przykro mi, stary. Ktoś musiał popsuć. Kto to zrobił? Co? To nie ja. To nie ja. Ha. Ty jesteś ciekawi? Już trochę to zakłóciło. Okej. Let's go. What again? What the fuck? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okej, honey, let's get back. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Jasne, ja na przypał. Spoko. Nie złapią, kurwa, jestem tego pewien. Wsiadłem za kratkę. Nie, nie ma tu żadnego. Ostatnia śruba.
the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. We catch something in the woods, we skin it, dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Excuse me, miss. We had to lock the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago, and they ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mom? Now don't you worry about it. I've already brought some food. You just let him rest. Why did I wash my hands first? That one's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around. To są kanibale, coś tak czuję. I oni mnie zjedzą. O nie! Nie tym razem. No tam dole była zapięta, to idę na górę się ubrzydziłem, tak? Spokojnie. No tak, kurwa, czy znaleźć Marka? Mark? Mark? First aid recently. Most of us have. Where is that cord going? Let me put that here. What? What is this stuff? Looks like a bunch of good old yeasty hair. What would dairy farmers eat with this kind of stuff? Dobra, to było dziwne. Kurwa, no, druga chyba się... What the fuck? Wiedziałem, że coś kurwa jest nie tak. Przepadaliśmy, to też opadaliśmy. Ale kurwa. Dobra, widzę, że nie zejdę, a ja myślę, że szafa trzeba odpusnąć, po prostu, wiesz? Nie pomyślałem, żeby szafę przesunąć. Kurwa.
Tam sa, te drzwi są zamknięte, nie? Zejść na dół nie mogę, bo ten coś piszczy. What the fuck? Wiem, że to coś tak przewiduje, że to Mark, bo kto inny. Ale kurwa. Mówiłem, że szafą. Mówiłem. What the fuck? Lee. Mark. What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Ale mieć kurwa. Go. Don't eat that. Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee. What's gotten into you? He just had a stomp. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. What the hell? Thanks. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. It's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better. Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What the fuck is this? What? Put your guns down! We're walking out of here! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay! Nie no kurwa, teraz to mnie zabijeć. Let go of her, you son of a bitch! A ja wyłączyłem generator, wiecie? Teraz zombiaki tu wchodzą. Ej, what the fuck? Ty. Ja nie lubię, jak ktoś mnie uderza z pyłu. Open up! I will tear you fuckers apart.
Ja się kurwa oburzę, ja znajdę wyjście, zobaczycie, kurwa, ja nie popuszczę, nie. No. This goddamn thumbsucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Widzicie, atmosfera się podgrzewa, ale na tym kończymy nasz odcinek The Walking Dead, czwartej części. Dzięki za obejrzenie rzemeszki. Mam nadzieję, że wam się podobało i czekajcie na piątą część. Siemanu.